Siemaneczko, z tej strony Jakub, a tutaj pora na kolejny odcinek Mass Effecta na moim kanale i kontynuujemy nasz pościg za matką Benezą, rodzicem osobnika o niebieskiej karnacji, tak, wiara, bo oni płci nie mają, jak przypominam, a tak w ogóle... No. Ło! Piu, 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 piu! Wow, jest różnica! Oj. A ty broju! Tarcze padły! Dali, wzmocnienie tarcz. Za mną. Stójcie tu, drogie panie, a ja się tym zajmę. Hehe. O, tu jest coś, dobra. I tam jest, o, dwóch stron, dobra. Uciekamy, uciekamy. Dobra. Tori jest coś tam. Nie rozumiem, że jakbym miał barierę, to bym właśnie coś takiego postawiał. No ale to nie jest taki głupi pomysł. Co, mini bosik? Co to było? Ale to co? Zwierzęta? Wiatr? Nie podoba mi się. Ale muszę przyznać, że panie są dosyć mocne. O, robaczek! No. Tak na wszelki wypadek. I one... Tam są. Dobra, więc jak podejdą, to zabijają na tam. Warto wiedzieć! Warto wiedzieć! Mogę walczyć. Nie jestem przekonany, ale dobra. No. Czyli dzisiejszy odcinek będzie o robaczkach. Okej. Okej. Zestaw medyczny to jest coś, co na pewno takiemu graczu jak ja z pewnością się przyda. Za mną! O! Pi-pi-pi-pi-pi! Okej. Okej. Doskonale. O! Kamikadze atak! Okej. Zapasowe zasilanie systemu, Shepard. Musi służyć jednostce centralnej w stacji. Oj, co pan działa? Okej. Okej, Jakub, pamiętaj, nie klikaj niepotrzebnych guzików. Okej. No. Brak mocy, by przeprowadzić resart. Dobra. Do reaktora. Tu są zamknięte drzwi.
O, tu jest złącze. Krytyczny błąd. Interfejs użytkownika wirtualnej inteligencji wyłączony. Wymagany ręczny restart systemu. Im prędzej wyniesiemy się z tego zamarzniętego świata, tym lepiej. Mogę na coś jeszcze kliknąć? Trzeba coś ręcznie zresetować, ale no... O, czyli jednak dobrze. Dziewczyny! A. Kurde. No dobra. Czyli trzeba wszystko do dwójki przenieść, albo do trójki, no dobra. Wiecie co? Ja pierdzielę. Puszko. No do któregoś muszę przenieść. Czyli jak kliknę tu, to już nie mogę. Pojawia się na trójce. Jak kliknę znowu, a jak kliknę tu? Czekajcie, na spokojnie. Tu jest jedynka. Tu może być dwójka. Znowu tu. Jedynka na pewno otwiera tu, bo samo do trójki nie mogę. Mogę. Ale jak tak zrobię, to nic mi nie da. I musi zostać dwójka, potem trójka. Mam to gdzieś, jestem za głupi, muszę to naprawić z pomocą. Trudno, trudno. X... Pierw jest... X, Y. Potem jest X... Tutaj, B. Potem jest... Y, B. Y, B. Potem jest... X, Y, X, Y, potem jest B, B, Y, potem jest X,
Jeszcze raz zdygałem. X, Y, potem jest dwójka, X, B, potem jest trójka, Y, B, potem jest czwórka, X, Y, teraz jest piątka, B, X, potem jest szóstka, B, Y, potem jest siódemka, X, Y, potem jest ósemka, X, B, potem jest dziewiątka, Y, B, potem jest dziesiątka, Y, X, potem jest jedenastka, B, X, potem jest dwunastka, Y, B, potem jest trzynastka, X, Y, potem jest czternastka, X, B, potem jest piętnastka, Y, B. Trudno, jestem za głupi. Nie pamiętam tego fragmentu. Widzę, że próbujesz przywrócić ośrodek do działania. Potrzebujesz pomocy? Przydałoby się. Kim jesteś? Ten system zaprogramowano tak, by reagował na imię Myra. Mogę spytać, jak ty się nazywasz? Dlaczego chcesz wiedzieć? Aby ustalić zakres danych. Dostęp podstawowy pozwala na zadawanie pytań nieobjętych klauzulą. Dostęp bezpieczny umożliwia dostęp do większości funkcji systemu. Dostęp uprzywilejowany przysługuje wyłącznie członkom kierownictwa Binary Helix. Komandor Shepard, pracuję dla Biura Wywiadu i Działań Militarno-Obronnych Cytadeli. Proszę chwilę zaczekać. Potwierdzono upoważnienie Rady. Masz bezpieczny dostęp do wszystkich systemów. Zauważ, że pytania dotyczące firmowych tajemnic wymagają prawa dostępu uprzywilejowanego. Takie zezwolenie posiadają tylko członkowie zarządu Binary Helix. No dobra. System gotowy. Dostęp można uzyskać za pomocą każdego interfejsu holograficznego w obrębie szczytu 15. Muszę odszukać matkę Benezję. Pani Benezja pojechała kolejką do laboratoriów pomocniczych stacji szczelinowej. Alarm. Trasa kolejowa wyłączona z użytkowania. Przedstaw raport na temat stanu systemów. Które nie działają? Proszę chwilę zaczekać. Trwa diagnostyka. Awaria krytyczna. Główny reaktor wyłączony zgodnie z procedurą izolacyjną. Wymagane ponowne ręczne uruchomienie. Awaria krytyczna. Połączenie kablowe przerwane. Składy kolei osobowej wyłączone. Koniec raportu. Czy masz jeszcze jakieś pytania dotyczące stanu systemu? Co się tutaj stało? Zadaj konkretne pytanie. Dobra, nara. To wszystko na razie. Okej. W porządku. Wylogujecie. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. Alarm. Rozłączono system kabli podziemnych. Wagony kolei pasażerskiej straciły zasilanie. Czyżby prawdziwą... Wejście na dach. Alarm. Rozłączono system kabli podziemnych. Wagony kolei pasażerskiej straciły zasilanie. Są te robaczki, jeśli chodzi o tajemniczą paczkę matki Benezy? Benezy! Ruszam! Jak tam przygłupy? Wykrzyknik. Widzę wroga! O, poziom. Alarm. Rozłączono system kabli podziemnych. Wagony kolei pasażerskiej straciły zasilanie. Dobra, ta prostu. No dobra. Dobra. O. I pyk.
zaawansowane wzmocnienie tarczy. A dajmy tobie... A, zabrakło do mistrza. Pistoleciki, strzelby może zdawać i pancerz podstawowy ci zwiększymy, dobra. Dobrze, bezpieczny. Dobrze. No i po bólu. Ja mogę teraz... Nowy pancerz, nie? Który jest o wiele lepszy. Wow. To jest dla mnie kluczowa umiejętność. I są te kable naziemne. No niby wszystko naprawione. Odzyskano połączenie. Przetwarzanie danych. Alarm. Nie można połączyć się z pomieszczeniami laboratoriów. Wiesz, dlaczego wyłączono główny reaktor? Przykro mi. Byłam wtedy odłączona od sieci. Procedury zakładają dyrektywy awaryjne... Po prostu pięknie. A teraz wyłącz ogrzewanie i módl się... To wszystko na razie. Czyli chyba wszystko, co miało być na dachu zrobione. No dobra, no to wychodzimy, nie? Bo tu nic innego nie ma na górze. Dobra. Jasne. Nie, ja już to przerabiałem. Chodź. Nie podoba mi się to miejsce. Zbyt wiele mrocznych tajemnic. Ale śmiesznie wyglądamy w tym nowym białym pancerzu bojowym. Tu mamy dwie czarne panie. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. Dali. No dobra, teraz powinien się jakieś inne drzwi zluzować, nie? Ło! To już ostatni. Fajne te dziubaski, takie przyjemne. A teraz idziemy naprawić stricte reaktor, no dobra. No i pyk! Znowu winda. Wejście do głównego reaktora. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według procedur izolacyjnych. Wymagany jest rozruch manualny. A tam pewnie kolejne robaczki. Insekty może bardziej. Mam kontakt! Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. Czemu do góry mi pokazujecie? Odejdź ode mnie, odejdź! Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych. A to kurwa szmaty. Ojeju. Za mną by? Ostrzeżenie. Odzyskano połączenie. No dobra, muszę uważać. W porządku. Wyloguję cię.
Czyli jednak... Dobra, wyjdźmy stąd, bo one w indziej i tak się pojawią obok mnie, więc mogę pobiegnąć. Chyba jednak te panie nie są zbyt dobre, bo... W sumie nie wiem. A nie wiem. W sumie nie wiem. Nie wiem. Po prostu nie zginijmy teraz w głupi sposób. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. Co, panie? I teraz tak. To nie od... To też odpada. Dobra. Podniesienie. No dobra, nic się nie stało. Z takiej koksy jak ja nie potrzebuję lecenia. Zapiszmy rozgrywkę. Walka w ciasnych pomieszczeniach jest bardzo niewygodna. Nie wiem, powiedział coś odkrywczego, ale... Winda! Wejście do głównego reaktora. Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny. Wymagany restart manualny. Stójcie tu po prostu, ja będę jakoś próbował zwabić. Czy coś? Ostrzeżenie. Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagamy... Wyłączenie głównego reaktora według awaryjnych procedur izolacyjnych. Wymagany restart manualny.
modułu izolacyjny. Wymagany restart manualny. Oj, tiara, liara, liara. Italii. Przewody paliwowe przesyłające HE3 zostały przerwane. Okej. No, chyba nam się udało po prostu. Znowu to zrobiliśmy. Jesteśmy cudowni. Ojeju. Gdyby jeden taki typek z wrzutnią rakiet nas tak ładnie pozamiatał, ale dobra. Gety i robaczki. No. Podnieś to dziadostwo. Skąd ja to mogłem wiedzieć? No ale tym zajmiemy się dopiero w następnym odcinku, bo ten jest wystarczająco długi, więc ogólnie wygląda na to, sytuacja klaruje się tak, że matka Beneza w następnym epizodzie przysporzy nam problemu, ale to jest historia na inny raz, więc mam nadzieję, że ten fantastyczny, fenomenalny, wspaniały, cudowny wdech w trąbkę odcineczek wam się podobał. Jeżeli tak, zostawcie te... Tą ławkę w górę. Z tej strony był Jakub i do zobaczyska. Nara.